Pochylasz się tutaj na tym, żeby to nie wyszło takie wulgarne, bo że to czuć w tym całym obrazie. Przede wszystkim no ciało modelki, dziewczyny, jakaś taka chudzina to jest troszeczkę taka, nie do końca właśnie może o jakichś takich bujnych kształtach stereotypowo oczekiwanych przez mężczyzn. To nadmienię tylko, że to jest aktorka z tego spektaklu, główna bohaterka. To właśnie ciekawa uwaga, to rozszerza jak gdyby tutaj nasze pojęcie tego plakatu. Wydaje mi się też, tak mam wrażenie, że czuję tutaj, że chociażby to, że to jest no troszeczkę tak jak powiedziałem wcześniej, szaro-szare, to też przez zmniejszenie tej plastyki też nie patuje tak powiedzmy seksualnością. Może bardziej właśnie, bo jednak plastyka całkiem fajna jest, bardzo czytelna, ale to jest taka właśnie ta plastyka obiektu medycznego wręcz, jak to się nazywają, modele medyczne, albo w każdym razie obiektu skupienia uwagi lekarza bardziej niż amatora atrakcji seksualnych. No ja powiem tak, że jednym z takich haseł moich, które miałam wypisane, to była właśnie laboratorium. Laboratorium, fizjologia, jakby ciało niekoniecznie jako obiekt pożądania, ale też ciało, które no też jakoś tam pożąda, więc... Ale jakby ten trop medyczny jest też zamierzeniem. Czyli zgadzamy się tutaj... Taki troszeczkę kontrast, nie? Z jednej strony ta, niezależnie już od treści sztuki w ogóle, ale... Jest kontrast, który chyba generuje taką dużą ekspresję, która powoduje z kolei jakieś tam refleksje, skontrastowanie tego medycznego charakteru ciała z tym ciałem seksualnym. To są jak gdyby troszeczkę dwa różne światy i tutaj to zestawiłaś. Wracając jeszcze jak gdyby do osłabiania tego procesu, osłabiania tego wątku, tego elementu erotycznego. Ja tu widzę jeszcze takie, wiesz, zastosowanie wieloznaczności z tą ręką, bo ta ręka, przynajmniej ja tak odbieram, ona nie ma jednoznacznej funkcji na tym obrazie, bo tym bardziej w konwencji tej medyczności, w kontekście tej medyczności, to jest ręka, która może coś badać, coś sprawdzać. Dla mnie jeszcze bardzo ważną rzeczą, to już jest moja osobista jakaś taka wycieczka, nie wiem na ile ten sygnał był wypuszczony przez ciebie, ale przynajmniej ja to tak jakoś odbieram, to, że brzuch jest centralnym punktem ataku, brzuch, podbrzusze, krocze, są to rzeczy, które kojarzą mi się, w sumie użyję tutaj takiego innego kojarzenia, kojarzy mi się to z frazą owoc żywota. Żywot, czyli dawne słowo polskie określające brzuch, a jednocześnie bezpośrednio kojarzące się z życiem, a więc miejscem, które daje życie, które wręcz może być symbolem życia i chyba też tak jest. I tym bardziej mnie uderza jak gdyby to, że na tym jest ten wielki stempel słowa śmierć. To dla mnie jest to bardzo, bardzo duża ekspresja i podejrzewam, że nie będąc na tej sztuce, bo nie byłem i nie wiem, czy będę miał szczęście się na nią wybrać, sam ten plakat na pewno mi do głowy bardzo mocno wejdzie jako w ogóle dzieło autonomiczne. Jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to pewne takie subtelności, na które ja myślę, że właśnie facet też by nie wpadł, facet fotograf, a mianowicie tam takie zawilgocenie ciała nad pępkiem. To jest coś, bez czego ekspresja tego plakatu byłaby zdecydowanie mniejsza i treść bardzo, bardzo to tak mi się dobrze czyta ten element. To ja jeszcze może powiem, że rzeczywiście jest tak, że ta główna bohaterka, wiem, że tu abstrahujemy od spektaklu, ale jednak ja się opieram jakby na treści. Ona rzeczywiście jest pełna skrajności, czyli to jest kobieta, która z jednej strony jest
jest znieczulona, a z drugiej strony pragnie odczuwania. Także gdzieś tam właśnie ta skrajność życia i śmierci jakoś tam pasuje do tego. Tutaj też była jakimś takim celem. Na plakacie nie ma pokazanego w zasadzie takiej zakazanej golizny, prawda? Niemniej kobieta jest prawie naga. To w takim razie co wywołało takie emocje i protesty i również cenzurę? Facebook ocenzurował i konto Teatru Polskiego w Wrocławiu było nieczynne przez jakiś czas, teraz już jest czynne z powrotem. Trzeba było zrobić tam zasłonę taką. Czyli czy mimo, że ten plakat nie pokazuje golizny, tak w sensie takim dosłownym tych intymnych części ciała, jednak wzbudził kontrowersję i po prostu no, w jakiś sposób pokazuje nagą kobietę. Co tam się zdarzyło? Nie jest trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Powiem szczerze, że kiedy robiłam wersję ocenzurowaną, to nie byłam pewna, co ja tak naprawdę mam tam zakryć na tym plakacie. Ale zakryłam rękę i majtki i zadziałało, więc chyba o to chodzi. Też właśnie mówiłam o tym, że w mieście we Wrocławiu takie duże, wielkoformatowe wydruki zostały zamalowane przez wrocławian. I właśnie też w tym miejscu, więc tu o to chodzi. Jaki jest wyraz właśnie tej, jak według ciebie, co ma znaczyć ten wyraz właśnie ręki? Powiedzmy, w kularach tutaj przesłałeś zdjęcie malarstwa, w którym wielokrotnie jest ten gest stosowany, ale to jest malarstwo gdzieś tam, powiedzmy, salonowe. To jest Wenus Giorgione, a też była Wenus Tycjana, to właściwie dwa podobne obrazy. Zresztą mnóstwo było obrazów właśnie z tym gestem. Tak, tylko że w tamtych... No ale właśnie to już właśnie właściwie zostało powiedziane, że to jest takie niejednoznaczne i ta niejednoznaczność tego gestu, który tak naprawdę jest totalnie naturalnym gestem, myślę, że dla każdej kobiety, dziewczynki, jakby jest po prostu niejednoznaczny i... Ale czy dziewczynka będzie wiedzieć, co oznacza ten gest? Ale ten gest dziecko. Nic nie oznacza, tak naprawdę. Dla każdego oznacza coś innego. To nie, tam nie ma nic, tam wydaje mi się, że jednak jest duże pole do wyobraźni, a niekoniecznie... A czy dziecko dziecko jest w stanie zrozumieć to, co jest tutaj przedstawione? No ja myślę, że dziecko rozumie to tak, jak dzieci rozumieją po prostu... Wkładanie ręki w majtki, no jakby nie wydaje mi się, żeby to było coś obcego. Ja mam taką gładką frazę, teraz mi do głowy przyszła taka, że ten gest jest jak gdyby takim lustrem, w którym się odbije to, co my mamy w głowach, nie? Co innego u dziewczynki, co innego u kobiety, co innego jeszcze u faceta, nie? No właśnie o to chodzi, że to jest gest, który jakby z jednej strony zasłania, z drugiej strony może też odsłania, no. Jakby wydaje mi się, że... Zresztą rozmawiałam też z... Ja akurat nie mam dzieci, ale rozmawiałam z ludźmi, którzy mają dzieci i wiem, że dzieci w ogóle nie reagują na ten plakat. W sensie nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie było, nie wiem, wśród wielu osób, które znam, żeby, nie wiem, dzieci się pytały, a co ta pani robi i żeby rodzice musieli jakieś trudne odpowiedzi dawać na takie trudne pytanie. Także okazuje się, że dla dzieci to jest po prostu naturalne, znaczy naturalne, no nie wiem, po prostu nie reagują. To nie jest plakat dla dzieci najprawdopodobniej i to po prostu nie działa. W takim razie, czy cenzura w ogóle jest potrzebna? Czy te granice są potrzebne dla artystów? Czy możemy robić wszystko, co nam się podoba? Czy granice... Ja powiem tak, ja generalnie staram się robić rzeczy, to znaczy... W Teatrze Polskim poruszamy dużo trudnych, znaczy może nie trudnych, ale dużo różnych tematów, dużo też poważnych tematów i no i robimy plakaty do tego, więc ale staramy się jakby nie przekraczać pewnych granic i wydawało mi się, że ten plakat też tego nie robi, no ale się okazuje, że dla niektórych jednak to było za dużo. No jakby trudno mi się odnieść do tego, powiem szczerze. Ja myślę, bo wręcz zdarza mi się, że osoby szczególnie ze środowiska artystycznego nie wierzą, że ktoś się może w ogóle oburzać. Więc na razie takie głosy słyszę, ale też słyszałam właśnie tam od
Ja myślę, że te akty cenzury to były takimi troszeczkę bardziej aktami rytualnymi. To było jak gdyby, to była swoista chęć wypowiedzenia się ludzi, którzy mieli troszeczkę inne zdania niż w teatrze, a wiadomo, że niż aktorzy i reżyser na scenie, a wiadomo, że nie wejdą na scenę i tego tam nie powiedzą, więc one, te osoby szukają sobie jak gdyby też innej sceny, do której by, na której mogłyby zadziałać i teraz ja się też czasem zastanawiam, czy to dobrze, czy źle. Ja uważam, że to jest dobrze, bo to znaczy, że te dzieła, one żyją własnym życiem, mocniej żyją. No, no. Z drugiej strony też tak się zdarzyło, że właściwie ludzie zaczęli rozmawiać o seksie, więc w sumie okej. Okay. Jakoś wydaje mi się, że w Polsce ten temat nie jest jakoś w jakiś taki właściwy sposób poruszany, może tak powiem, że nie tylko na zasadzie żartów po pijaku. Ta cała burza, pani Natalio, raczej ciebie ominęła, bo w zasadzie oprócz tej cenzury, jakby, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem jak ty to odebrałaś, natomiast cała burza jakby była wokół spektaklu, ponieważ tam były rzeczy, które może nie były pierwszymi takimi w Polsce, jednak były mocno nagłośnione, po prostu większa ilość osób mogła się dowiedzieć o tym przez właśnie tę akcję. Mówię tutaj właśnie o zatrudnieniu aktorów porno i tak jak na stronie teatru była informacja przez chwilę na początku, że będą sceny pornograficzne, będzie akt seksualny dokonywany. Czyli tam burza w zasadzie była nad reżyserem, nad dyrektorem. Ciebie chyba, tak mi się wydaje, troszeczkę ominęła. Niemniej chciałem właśnie zapytać, czy jest jakaś granica, czy ta granica się przesuwa, jeżeli chodzi o możliwość pokazywania różnych rzeczy, różnych zachowań? Nie wiem. Naprawdę powiem szczerze, że ta sytuacja mnie na tyle zdziwiła, że trudno mi powiedzieć. Miałam wrażenie, że się przesuwa, ale chyba jednak nie. Bo obraz, który podesłałam jako jedną właśnie z inspiracji, to jest obraz z XVI wieku. I rzeczywiście, znaczy jakby czas renesansu, w czasie renesansu jakby tematy seksualności chyba, no nie wiem, generalnie rozmawiało się o tym i nie było chyba z tym aż takiego problemu. Trudno mi powiedzieć, jak to teraz wygląda.